wiele wspólnego, samo poruszanie się po boisku i zmienność sytuacji przechodzenia z ataku do obrony. Ta gra kombinacyjna, myślę, że jest wiele takich wspólnych elementów i gdzieś te dyscypliny są na pewno bliżej siebie niż chociażby piłka nożna 11-osobowa, a piłka nożna 6-osobowa. Na pewno są potrzebne odpowiednie predyspozycje, tak? I właśnie te predyspozycje z futsalu można dużo łatwiej wykorzystać w tej piłce 6-osobowej. Myślę, że tutaj technika użytkowa ma duże znaczenie i ktoś, kto gra w 11-osobowej i tą technikę posiada, myślę, że sobie może w tej 6-osobowej spokojnie poradzić. Chcielibyśmy zacząć turniej od zwycięstwa i każdy mecz jest w grupie niezwykle ważny. Właściwie nie ma już w tej chwili słabych drużyn i będzie ciężko, ale damy z siebie wszystko i wierzę w to, że Reprezentacja Polski, tak jak do tej pory było, zacznie dobrze i wyjdzie z grupy.